Obydwu zespołom potrzebne są punkty, tak więc nic dziwnego, że selekcjonerzy liczyli na zdobycze w tym meczu. Pierwszą groźną akcję Petrochemia przeprowadziła w 14 minucie. Po dośrodkowaniu ładną główką popisał się Soczewka, ale bramkarz Kędziora był na posterunku. Za chwilę reprezentacyjny junior Paweł Sobczak ponownie sprawdził umiejętności bramkarza gości. W 20 minucie Lubinianin Paweł Piotrowski dośrodkował, a pięknym strzałem popisał się napastnik Zagłębia Dariusz Dziarmaga. Po rzucie wolnym, bitym przez Miążkiewicza, bramka Zagłębia wybija piłkę na róg. Gra staje się coraz ostrzejsza, ale arbiter nie daje się sprowokować do pochopnych decyzji. W 40 minucie spotkania Arkadiusz Gosik wpada na pole karne, w stracie z obrońcą Zagłębia pada na murawę, a arbiter dyktuje 11. Na bramkę zamienia ją pewnie eks-widzewianin Miążkiewicz. Nie miałem żadnych wątpliwości. Nadal mnożyły się faule, także sędzia często musiał sięgać po żółte kartki. W całym spotkaniu pokazał ich aż 6 z przewagą Lubinian. W 73 minucie po ładnej akcji prawą stroną boiska i dośrodkowaniu Jóźwiaka Arkadiusz Gosik strzałem pod poprzeczką pokonuje dobrze spisującego się bramkarza Zagłębia Jędrzeja Kędziorę. Nie bez winy jest tutaj para środkowych obrońców.